Witamy w 7. wolontarystycznym webinarium realizowanym w ramach projektu Regionalny Punkt Doradztwa Wolontarystycznego finansowego ze środków Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Gościem dzisiejszego spotkania jest Celina Maciejewska, rzecznik do spraw seniorów. Dzień dobry, witam Państwa. Celino, już od 2010 roku jesteś aktywnie zaangażowana w aktywizację społeczności lokalnej, zwłaszcza seniorów. Opowiedz nam, skąd pomysł na taką działalność? To znaczy tak, on jakby wyrósł z potrzeby, po prostu z takiej oddolnej potrzeby, bo seniorzy często mówili na moich zajęciach, że potrzebują coś więcej zrobić, że nie chcą tylko, że no jakby tutaj fajnie są zajęcia komputerowe, bo ja generalnie zaczynam od zajęć komputerowych, smartfonowych i często mówię, jak czasami też takie sądowanie robiłam, proponowałam, że a może zrobimy coś, a może gdzieś pójdziemy, pomożemy komuś w szpitalu. No i często było tak, że duże grupy seniorów mówią, o super, fajnie, szkoda, że nikt tego nie zorganizował, bo jednak jakby samemu tak zupełnie oddalnie jest trudno zorganizować jakieś wydarzenie, czy trudno jest zgłosić się do szpitala i powiedzieć, że my tu teraz będziemy pomagali, tak, pacjentom. No jakby seniorzy potrzebowali takiego czynnika zapalnego, który kogoś, to takiego lidera, który pójdzie i zorganizuje i potem oni bardzo chętnie w to wchodzili. Czyli można powiedzieć, że z przypadku, tak? No właśnie, niby z przypadku, ale niby nie, ponieważ wiem od Ciebie też z obserwacji, ponieważ tutaj współpracujemy od wielu lat, że współpracowałaś z wieloma organizacjami pozarządowymi w Łodzi i po prostu to doświadczenie, które zdobyłaś w toku tej współpracy, właśnie zaowocowało licznymi projektami. Między innymi Latarnicy Polski Cyfrowej. Opowiedz coś więcej o tym projekcie i na czym polega właśnie edukacja cyfrowa seniorów? Latarnicy to jest w ogóle fantastyczny projekt, który właściwie ja w nim uczestniczę od 2012 roku. I jego taką główną, jego głównym zadaniem jest propagowanie edukacji cyfrowej, uczenie użytecznych rzeczy, ale właśnie przez wolontariuszy. I to wolontariuszy, tam jest przedział wiekowy w zasadzie od 18 roku życia i górnej granicy nie ma, czyli wolontariuszem nie musi być informatyk, może być osoba, która po prostu aktywnie użytkuje narzędzia cyfrowe, smartfony, komputery i bardzo szybko taka osoba może się włączyć. I to jest taki, no, uważam, że chyba najlepszy właściwie w Polsce projekt taki, który byłby projektem na całą Polskę. Tam było tak naprawdę no kilkanaście tysięcy wolontariuszy, gdzie przeszkolone zostało chyba w tym pierwszym programie ponad 250 tysięcy osób, czyli ogromny projekt, który też stworzył taką społeczność wokół tego projektu, że tak naprawdę w 2015 projekt się skończył, pierwsza ta edycja i w zasadzie większość latarników, wolontariuszy cyfrowych nie skończyła tego działania, tak? I też jakby no, teraz zaczął się nowy, ten od października zaczyna się nowa edycja, ale już nie tak szeroki, na 7 województw, tylko wtedy był na wszystkie województwa. W tej chwili jest to projekt, który jest tylko dla 7 województw Polski. No ale znów jakby ci latarnicy, którzy byli latarnikami, no, aktywnie zachęcają innych, żeby byli latarnikami, czyli wolontariuszami cyfrowymi. No jakby taka fajna grupa ludzi się stworzyła wokół tego programu i one jakby myślę, że nawet jak się program skończy, ten obecny, który będzie trwał 20 miesięcy, to ci ludzie nadal będą działali, tak? My zresztą jako latarnicy od razu też zachęcamy naszych uczniów, że tak naprawdę jeśli zrobili już pierwszy krok, to mogą się tylko podzielić z następnymi osobami, bo to jakby przecież nie chodzi o to, żeby zdali na poziomie akademickim jakieś egzaminy. Po prostu chodzi o to, żeby mogli sobie skorzystać tak, jak chcą skorzystać z tego, tak? I rozwijać tą świadomość. I świadomość cyfrową, bezpieczeństwa też, tak. Bo też chodzi o to, żeby faktycznie pokazać, żeby to korzystanie było bezpieczne, żeby się jakby nie spełniał takie ta zła przepowiednia, że no to jest niebezpieczne, że zaraz mi ktoś oszuka i stracę pieniądze na przykład. My pokazujemy takie, no, proste narzędzia, które może każdy skorzystać, proste, bezpłatne narzędzia. I dzięki temu tworzy się taka piramida pomagania, ponieważ jeden edukuje drugiego, a potem ten następny. No, ale w sumie o to chodzi, bo tak naprawdę my jako społeczeństwo, szczególnie osoby po 60 roku życia, no te kompetencje niskie mają cyfrowe najczęściej. I jakby, no nie, ilu musiałoby być nauczycieli, żeby tak naprawdę pomóc wszystkim. My nigdy nie jesteśmy w stanie, mimo że w Łodzi jest duża grupa wolontariuszy cyfrowych latarników, to my nie jesteśmy nigdy w stanie wszystkim pomóc, bo jest ludzi coraz więcej. Więc tak naprawdę jedyny sposób to właśnie dziel się tą wiedzą, którą już dostałeś od nas i nie się dalej po prostu. Wspaniała inicjatywa. Ale latarnicy to nie jedyny projekt, który w tym no miejscu. Nie, no jasne. Na przykład, żeby telefon zaufania z Fundacją Subzenio. Telefon rzeczywistości. Czym zajmowali się wolontariusze? Znaczy, ten telefon rzeczywistości to tak naprawdę już
skończył 5 lat i cały czas funkcjonuje. Właściwie ja byłam jedną z twórczyń, bo jakby wtedy wspólnie z Fundacją Subwenio i Urzędem Miasta Łodzi powstał taki pomysł. Tak? On funkcjonuje ponad 5 lat. Pomaga na tym, że wolontariusze dyżurują przy telefonie, pomagają w różnych życiowych sprawach informacyjnie. Dyżurują też prawnicy i psychologowie, więc jakby ten taki komponent socjalistyczny, ale tak naprawdę najistotniejsi są seniorzy. Oni po prostu pomagają swoim rówieśnikom, doradzają im, próbują znaleźć jakieś adresy, telefony, jak nie mogą sobie poradzić. No słuchajcie, no czasami zdarza mi się takie sytuacje, że dzwonią w ogóle spoza Łodzi, bo jakby jest dedykowany tutaj Łodzi, tak? Ale tak naprawdę działa właściwie, jeśli zadzwoni ktoś z innego miasta. Ostatnio zadzwoniła, byłam na dyżurze, gdzie zadzwoniła osoba niewidząca z Warszawy. No i jakby potrzebował się dostać do jakiejś instytucji, która pomaga z tym osobom niewidomym. Nie był w stanie sobie wyszukać, bo jest jakbyś ta niepełnosprawność pojawiła się niedawno i no jest mocno zagubiony. No i my też jakby nie jesteśmy we wszystkich dziedzinach specjalistami, nasi wolontariusze, więc wtedy po prostu dzwonimy do rzecznika osób niepełnosprawnych miejskiego i dopytujemy. Generalnie to myślę, że ten telefon też jest taką fajną rzeczą, jak widać, jak ludzie chcą pomagać, bo on w zasadzie w 100% opiera się na pracy wolontarystycznej. Czyli nie ma swojego finansowania, więc nikt nie pracuje tam dla pieniędzy. Pracuje dla tej satysfakcji, dlatego dodaje możliwości pomagania. Co w ogóle ciekawe, powstał też projekt taki jakby przy telefonie rzeczywistości, powstał też ten Halofon i jego rola jest taka, że ludzie po prostu mają swoich zaprzyjaźnionych seniorów w różnych miejscach w Polsce i w określonym dniu do nich dzwonią, rozmawiają, jakby tematy dowolne, czyli taki wolontariusz, nie zawsze senior, bo to jakby w telefonie rzeczywiście nie zawsze są seniorzy, to jest po prostu międzypokoleniowe i tam po prostu wolontariuszka 60+ i wolontariuszka poniżej 35 roku życia napisała taki projekt, bo jakby widzieli, że to nie tylko chodzi o to, żeby porozmawiać z osobą anonimową przez telefon, ale też no, często ci ludzie potrzebowali więcej, potrzebowali jakiegoś takiego przyjaciela po tej drugiej stronie, że na pewno na nie zadzwoni o określonym dniu, określonej godzinie. No i ja to się strasznie cieszę, że to się samo zaczęło rozwijać. Dziewczyny się postarały o dofinansowanie z Towarzystwa Inicjatyw Twórczych i już drugi sezon prowadzą ten dodatkowy taki element. Super. A co motywuje tych wolontariuszy do podjęcia takiej właśnie działalności? Znaczy ja myślę, że to jest tak, że jak każdy musi znaleźć coś, co jemu da satysfakcję. Jeden chce się uczyć, jeden chce się spotykać z innymi, bo czuje się samotnie, jeden chce się podzielić wiedzą specjalistyczną, bo jest fachowcem i po zakończeniu pracy zawodowej jakby czuje, że tak. Myślę, że motywacje to są po prostu ile ludzi, tyle motywacji. Ale no, takie, które mi najbardziej tak się wydają, że właśnie bycie w grupie dostanie też jakiegoś takiego pozytywnego feedbacku, że super poradziłaś sobie, czy sobie poradziłeś, że nawet nie wpadłabym na to, że to można tak zrobić, prawda? Ale też taka satysfakcja, że jednak pomagam, jestem w stanie pomóc. I tak naprawdę przecież wiem, ja też pracuję z ludźmi cały czas, więc wiesz, że czasami to nie chodzi o jakieś konkretne działanie, że pójdę i przyniosę warsztatkę. No nie, czasami chodzi o to, żeby po prostu wysłuchać, żeby porozmawiać, żeby dać ten czas tej osobie, że ona czuje się wysłuchana. No i myślę, że to jest trochę tak. Każdy ma w sobie taką potrzebę, że ma pomagać, że bycia drugim człowiekiem. Ja to myślę, że spotkać się. Generalnie chcę mówić dobrze, tak naprawdę. Bo mi się wydaje, bo czasami ktoś mówi, że teraz ludzie właśnie dzisiaj wychodzą tu do was w korytarzu idę i panie czekające na pomoc prawną mówią tak, nie, teraz te ludzie są naprawdę okropni, trudno znaleźć osobę, która jest dobra. No ja mam inne doświadczenia. Czasami zdarzają się takie osoby, które powiedzmy no nie są jakieś super miłe, ale w większości ludzie chcą po prostu być dobrze, chcą pomagać i czerpią z tego siłę, nie? No właśnie, a dlaczego ta aktywizacja seniorów w chwili obecnej ma tak duże znaczenie? Znaczy ja myślę, że to jest też tak, że żyjemy coraz dłużej. Tak naprawdę w tej chwili, jak kończymy karierę zawodową, 60 lat, to jest tak naprawdę, jak powiedzieć, to jest młody człowiek. Młody człowiek, który ma jeszcze mnóstwo energii, może się zaangażować w fantastyczne inicjatywy. Ostatnio byłam też na takiej konferencji, gdzie dotyczącej edukacji przez całe życie, gdzie była pani inżynier, która zorganizowała w Gdańsku Uniwersytet Trzeciego Wieku. Pani jest tam około 70 lat. Fantastyczne projekty organizują. Ona mówi, że jakby jak zakończyła karierę zawodową, to tak trochę wpadła w taką czarną dziurę, że nie wiedziała co dalej, tak? No tak naprawdę wydaje mi się, że to jest strasznie istotne, żebyśmy w ogóle jako społeczeństwo korzystali z tego potencjału, bo to jeśli przychodzimy na emeryturę, no to przecież nie znikamy i żyjemy
długo, tak? Więc my jako społeczeństwo powinniśmy mieć jakby w swoim interesie, żeby pokazać możliwości, żeby zachęcić do działania, tak? No bo nie chcemy też nikogo zamykać tak, w takich domowych warunkach, no bo oczywiście są osoby, które super się spełniają w warunkach takich domowych i nie mają potrzeby wychodzenia na zewnątrz, oczywiście. Ale ja po swoich doświadczeniach widzę, że naprawdę masa ludzi fantastycznie się spełnia i to robi takie rzeczy, których jakby w karierze zawodowej nie robiło, bo miał zupełnie inny zawód, a w tym momencie fantastyczne rzeczy robią i sobie też, ja to strasznie mnie cieszą takie przypadki, kiedy przychodzi ktoś i jest taki no podłamany, że już, no, już nic do niego, już nic nie będzie w jego życiu ciekawego. A potem po 3 miesiącach, 4 patrzymy, a to po prostu taka gwiazda wyrosła, że szok. No właśnie, ja trzeba po prostu pokazać, że są różne inne formy spędzania czasu. Wolontary, ale też nie tylko, są różne zajęcia i formy aktywizacji, które miasto oferuje w ramach różnych programów. I ludzie sobie nie zdają sprawy, że mogą zupełnie coś innego niż do tej pory robili. I my tak naprawdę uświadamiamy im wielokrotnie, że zobacz, może tutaj fajnie się spełnić. Tak, no tak naprawdę to jest moim zdaniem 60-latek jest młodą osobą, 70-latek nie jest w ogóle sędziwą osobą i ma tak naprawdę świat otwarty. Może się uczyć języków, może podróżować, może się uczyć obsługi smartfonów, komputerów, może tworzyć fantastyczne organizacje pozarządowe, które mogą pomagać ludziom, którzy sobie gorzej radzą, a może tworzyć coś, co będzie tylko działaniem na rzecz super funkcjonujących, radzących sobie rówieśników, czy młodzieży, czy zwierząt, czy roślin, świata. No po prostu możliwości jest naprawdę mnóstwo i co czasami ktoś do mnie przychodzi i mówi, że no tak, no ja tam jakieś mam pomysły, ale nie mamy na to pieniędzy. Ja myślę, że tak naprawdę te pieniądze to są, nie są na pierwszym miejscu, tak? Jeśli chcemy coś zrealizować, to nie są one na pierwszym miejscu, a wręcz bym powiedziała, że one często przychodzą za pomysłami. Często, jak z mojego doświadczenia, tak w trzecim sektorze i też teraz tutaj w Urzędzie Miasta, to widzę, że czasami no nie jest to najistotniejsze, tak? No to nie powinien być cel sam w sobie, tak? Tylko środek do realizacji. Środek tak wiemy. I często jest tak, że naprawdę, czy biznes jest gotowy coś sfinansować, byle tylko chcielibyśmy zdziałać, tak, no nawet ostatecznie możemy zorganizować zrzutkę, czy na pomagam.pl, czy na innych portalach takich zbierających fundusze. Jakby pieniądze nie są problemem. A jak dużo senior udało się już do tej pory zaktywizować w naszym mieście? Masz jakieś takie statystyki, jak to nie, wygląda? Nie mam tutaj jakby ilościowych, natomiast no, mogę powiedzieć tak w poszczególnych programach. Jeśli chodzi o telefon życzliwości, to tak naprawdę ponad 100 osób się przewinęło. I co ciekawe, ja myślę, dla mnie to jest w ogóle takie trochę zaskoczenie, że tak naprawdę seniorzy są, jak się zdecydują na pracę w telefonie, to są po prostu na każde zawołanie. Młodzież się zmienia, bo zmienia się sytuacja, skończył studia osoba, czy przenosi się do innego miasta, zmienia się, rotuje bardzo. Natomiast seniorzy to są po prostu taka opoka tego telefonu i naprawdę oni pilnują, że tam o tej określonej godzinie trzeba być. Między sobą to wszystko ustalają, to jest naprawdę taki samograj. Teraz miasto też realizuje taki program Miasto Teleopieki, Łódź Miasto Teleopieki. I to jest program bardzo taki rozbudowany, pomocy w domu osobom taką w najtrudniejszej sytuacji, osobom sędziwym w trudnej sytuacji. To jest bardzo szeroka pomoc, tam jest i rehabilitant, i pielęgniarka, i dietetyk, i między innymi jest też tam wolontariat. Jest to taki wolontariat sąsiedzki, gdzie ten wolontariusz po prostu nie ma zadań jakichś medycznych, czy takich porządkowych, tylko po prostu towarzyszące. Przyjść, porozmawiać, poczytać, spędzić trochę czasu z tym podopiecznym, który na ogół jest w no, trudnej sytuacji fizycznej, tak? Więc to też jest taki problem, gdzie 8 wolontariuszy to jest pilotaż, 8 wolontariuszy z 20 podopiecznymi pracuje, tak? No to jest taki problem. Ja myślę, że też pośrednio możemy traktować jako program aktywizacji do wolontariatu, też miejskie mikrogranty dla seniorów, bo to są fantastyczne inicjatywy, się rodzą, które tak naprawdę nie znikają, kiedy się kończy finansowanie, bo finansowanie jest początkiem. Tak, one są często właśnie taką iskrą, że się zapala i mamy potrzebę działania i wiele takich inicjatyw właśnie to generuje. Trudno powiedzieć ilu tam wolontariuszy, bo często też te, bo my jakby postrzegamy wolontariat, może musi być umowa wolontariacka, że jest to takie usystematyzowane, ale często seniorzy działają też w formach takich równie formalnych, gdzie tam nie ma żadnego dokumentu, nie ma żadnej umowy, po prostu jesteśmy
grupą, spotykamy się, robimy coś wspólnie. I myślę, że takich inicjatyw jest bardzo dużo. No właśnie, ja bym tak bardzo chciała, żeby właśnie mikrogranty były takie, że nie, że robimy jakby kolejny projekt, tylko po prostu rozwijamy na jakieś nasze pasje, działamy. I myślę, że tak trochę w tą stronę one idą w tej chwili, no nie? Tak, widzimy coraz więcej rzeczywiście grup, które aplikują te środki. To jest grupy seniorskie, tak? Nie tylko z Łodzi, ale z całego. No i czy generalnie są różne typy tych mikrograntów, ale faktycznie jest to fajne narzędzie do aktywizowania tej grupy. No właśnie, czy oprócz teleopieki, czy tych działań, które już do tej pory były realizowane w organizacjach pozarządowych, w Urzędzie Miasta Łodzi, czy masz pomysły na kolejne inicjatywy i czy możesz zdradzić ewentualnie, jakie to działania tak, gdzieś tam Ci się marzą? Pomysłów nam nigdy nie brakuje, znaczy ja bardzo bym chciała, żeby rozwijał się ten obszar cyfrowy, no bo to jest dla mnie strasznie ważny temat, dlatego że no jakby nie wyobrażaliśmy sobie, osoby, które używają komputera, używają smartfonu, nie wydaje się im, że można bez tego funkcjonować. Natomiast wielu seniorów faktycznie funkcjonuje bez tych narzędzi. Takim też moim takim marzeniem jest, żeby każdy do tego narzędzia miał dostęp, bo czasami jakby może nam się wydać, że to nie jest bariera finansowa, ale czasami to jest bariera finansowa. Moim takim marzeniem byłoby, żeby wykorzystać też studentów do działań na rzecz seniorów właśnie takich cyfrowych. Na przykład w Gdańsku, Politechnika Gdańska no, współpracuje na tyle z Uniwersytetem Trzeciego Wieku, że to studenci uczą seniorów obsługi smartfonów. No i generalnie bardzo tam mocno są zaangażowani, czyli też duża grupa osób młodych, która się, no jakby na rzecz seniorów działa. No to tego typu działania. Ja w ogóle jakby to może już trochę poza sam wolontariat, ale na przykład chciałabym bardzo, żeby seniorzy mieli taką możliwość, że powstała taka pracownia cyfrowa, gdzie będzie student, nie wiem, inżynier dowolnej specjalności, ale potrafiący pracować z narzędziami cyfrowymi, który sprawdzi, czy ten smartfon funkcjonuje prawidłowo, wgra antywirusa. Takie wsparcie drobne, techniczne, ale drobne, nie? Że nie wiem, zrobi wszystko od nowa, natomiast drobne wsparcie techniczne, łącznie z tym, że też często to na przykład w Anglii funkcjonują takie formy wolontariatu, gdzie inżynierowie po prostu na zapleczu takiej pracowni cyfrowej naprawiają, ogarniają takie podstawowe rzeczy, instalują antywirusy, instalują różne apki i taka osoba dostaje ten sprzęt do użytkowania, nie płacąc za niego, no nie? A tak naprawdę sprzęt zapewniają biznesowe firmy. Także ja myślę, że coś takiego na pewno bardzo byśmy w Łodzi potrzebowali, żeby po prostu ta osoba miała pewność, że jak przyjdzie do tej pracowni, to wyjdzie z działającym urządzeniem, które ma wypożyczone jest, nie wiem, na rok, na pół roku za symboliczną złotówkę i może korzystać i wie na pewno, że w tej pracowni pracują ludzie, którzy są wolontariuszami i nie chcą mu tego sprzedać. Chcą mu po prostu pomóc, żeby mógł z tego skorzystać, no nie? Bo często seniorzy na przykład się skarżą, że mówią, ale ja nie wiem, jakie ja mam kupić, nie mi pani powie, jakie ja mam kupić sprzęt, no nie? A to jest trudno tak poradzić, jaki ma kupić sprzęt, kiedy nie wiemy, jaki ma budżet, tak? I że boją się tego, że ten sprzedawca w sklepie, no to sprzeda to, co najdroższe możliwie, jak najdroższy, żeby po prostu miał prowizję z tego, tak? I tego się boją, że no, jakby nie wiedzą, który sprzęt warto, który nie warto, no sami wiemy, że to nie jest prosto, tak wybrać, no tak, takie rozwiązanie, żeby ktoś, kto się na tym zna, doradził, nam, tak. Ale tak w takim zaufaniu, w takim poczuciu żeby bezpieczeństwa. Mieć tak, że tutaj nie sprzedajemy tego sprzętu, najwyżej możemy pożyczyć, tak? I to jest, to myślę, że taki obszar wolontariatu. Znaczy ogromny też jest taki wolontariat towarzyszący, gdzie ludzie naprawdę są samotni, nie wychodzą z domów. Też z pewnością jest też taki obszar, który ja akurat tego obszaru nie do końca znam, osób chorujących psychicznie, z otępiennymi chorobami i to jest taki bardzo specjalistyczny i tutaj na pewno potrzeba jest ogromna, natomiast nie mam na tą chwilę pomysłu, jak to rozwiązać, no bo w przypadku urojeń, w przypadku otępiennych naprawdę też trudno dotrzeć do tej osoby i tak naprawdę wolontariusz no, nie może być tak, że z marszu specjalistą, no, tak. Nie jestem specjalistą. To jest taki temat, który też tutaj u nas w Centrum Wolontariatu się często przewija i dochodzą nas takie właśnie sygnały, że jest to potrzebne, ale Trudne i należy to dokładnie przemyśleć, jak taki wolontariat mógłby być zorganizowany. Działać, tak. Natomiast byłam kiedyś też na konferencji, gdzie z niemieckich landów też wypowiadali się specjaliści od wolontariatu i oni tam jednak bardzo to
w przypadku osób chorujących psychicznie zawsze jest ten specjalista, krok za wolontariuszem i ten wolontariusz tylko do jakiegoś momentu może pracować, a ten specjalista cały czas czuwa nad tą pracą. No, myślę, że to chyba jest w tą stronę, jakby trzeba myśleć, no bo osoby chorujące też bardzo potrzebują wolontariuszy, natomiast no, nie można też działać tak ad hoc, tak, jak powiedzmy tak, w jakichś takich prostych rzeczach, no bo tutaj jednak no jest też... Musi ktoś to monitorować, nadzorować, superwizować, chociaż ten wolontariusz będzie się stykał z różnymi sytuacjami, z trudnymi sytuacjami, które musi sobie poradzić i jakby nie może też jakby pogłębiać tej psychozy, no musi wiedzieć, że jest to, że jakby to są elementy choroby, a nie, że ten człowiek ma jakieś tutaj tak złą czy dobrą wolę, prawda, no bo jest po prostu chory. Ale no to też jest taki obszar, który myślę, że to jest bardzo trudny i jeszcze długo nie będziemy pewnie umieli na tym. A natomiast faktycznie... Ale myśleć już możemy, prawda? Ale myśleć już na pewno musimy i mówić o tym, że tak, że to jest potrzebne. Zresztą ja myślę, że każda osoba, jak się rozejrzy wokół siebie, to widzi różne potrzeby, tak? Czasami to jest przeniesienie jedzenia ze sklepu, czasami jest to wyniesienie śmieci, czasami wyprowadzenie psa. Zresztą pewnie też kojarzysz, jak często się pojawiają na Facebooku informacje, że ktoś jest chory albo idzie do szpitala i potrzebuje, żeby tego zwierzaka ktoś się zajął, tak? Czy wyprowadzał, czy po prostu nawet przyjął do domu na czas tego szpitala. To też są takie historie, że zresztą nawet jeśli chodzi o telefon rzeczywistości, to tam się stworzyła też taka grupa wolontariuszy seniorów, że oni też siebie wspierają. Siebie wspierają, że trzeba kogoś zawieźć na powrót chociażby. A jest ktoś z samochodem, no to go zawozi tą osobę. Czy trzeba coś przywieźć ze sklepu większego, ma samochód, przywozi. Także no... Tworzą się całe systemy. Całe systemy pomocowe, tak. Czyli na końcu chciałbym się dowiedzieć, na co należy zwrócić uwagę, organizując takie wolontariat dla seniorów, dla osób 60+, i gdzie seniorzy mogą szukać takich ofert dla siebie? Wiesz, to jakby na co zwrócić uwagę, organizując? Ja myślę, że pierwsze, co bym zobaczyła, czy ja mam potencjał, czy ja mam w organizacji, czy w firmie kogoś, kto naprawdę się tym zajmie i to będzie dla niego ważne, a nie na zasadzie, że z łapanki łapiemy, o, to pani będzie organizowała tam. Nie, to trzeba po prostu naprawdę ocenić swoje zasoby, czy mamy taką osobę, przeszkolić tą osobę, żeby ona wiedziała też jak formalno-prawne, jakie są ramy, bo też się pojawiają osoby, które, no powiedzmy, że zdarza się, że się pojawia osoba poniżej 13 roku życia. No musimy znać prawo, musimy wiedzieć, czym możemy tą osobę, na jakich zasadach możemy, w jakim obszarze może ta osoba działać. Trzeba po prostu sprawdzić, jaki mamy zasób. Osobę, która naprawdę poświęci czas i będzie się, no będzie rozumiała zasady formalno-prawne, będzie też trochę psychologiem tak naprawdę, no bo ludzie tutaj poświęcają swój prywatny czas, nie płacimy im za to, ale no, muszą dostać w zamian, muszą dostać tą satysfakcję, muszą dostać naukę, uwagę, szkolenia, no jakby wiele, wiele rzeczy. No to tak jakby myślę, że przede wszystkim też trzeba sobie odpowiedzieć, czy my naprawdę będziemy poważnie traktować tych ludzi, bo czasami ja się spotykam, czasami, że ktoś no, chce działać i mówi mi, no tak, dzwoniłem 3 razy, pisałem maila 3 razy, nikt mi nie odpowiada. No, w takiej sytuacji to jakby trudno dobrze rozwijać wolontariat, tak? No, czyli poważne traktowanie, konkretna oferta, konkretna, dedykowana osoba, żeby nie było, że dziś zajmiesz się ty, jutro ja i jakby nie... Czyli to zarządzanie wolontariatem. To zarządzanie, tak. Ja myślę, że to jest strasznie ważne, żeby było... I też tak, myślę, że to też jest takie wizerunkowe, że wiemy, że pani Maria się zajmuje wolontariatem i my przychodzimy, może być 30 osób, ale wiemy, że do Marii idziemy, z Marią to załatwiamy. Seniorzy też nie lubią być niepoważnie traktowani, bo czasami, no nikt nie lubi, tak? Ale młoda osoba czasami machnie ręką, może sobie w internecie znaleźć 30 innych ofert wolontariatu. Natomiast senior jest też często, jak czuje się taki, że zignorowany czy przesuwany z kąta w kąt, to szybko się zniechęci. Natomiast jeśli senior już się zdecyduje na działanie, to mówię, nie ma lepszych wolontariuszy niż osoby po 60 roku życia. Jeśli przekonamy ich do swojej oferty, potraktujemy serio, damy konkretne działania, konkretną ofertę, mamy fantastycznych wolontariuszy. Jak szukać ofert? No z pewnością można szukać w centerku, bo też no, integratorzy jesteście takim, tak, więc na pewno u Was. Na pewno można też obserwować organizacje pozarządowe. Ja myślę, że obserwujemy, czy coś nam się podoba w danej organizacji, czy nie. Jest ich wiele, robią wiele działań. Jest Centrum Opus, który jest takim integratorem organizacji pozarządowych i myślę, że warto też tam pytać. Ja myślę, że najprościej, ja przynajmniej powiem tak, jak ja to robiłam.
patrzyłam, czy mi się podoba działanie danej organizacji, czy nie. Jeśli faktycznie coś w ich działaniu mi się podobało i faktycznie no, chciałabym to wesprzeć, to wtedy się zgłaszałam. Po prostu. No najlepiej, jak mamy koordynatora wolontariatu, wtedy wiemy, do kogo się zgłosić, a nie przełączają nas do 6 innych. No. To jest bardzo ważne. Także seniorzy, jeżeli chcecie coś robić, macie pomysł na to, jak możecie zaangażować swój potencjał, to po prostu szukajcie różnych organizacji, zobaczcie, jak działają, jakie mają profile i po prostu tam skierujcie się, żeby porozmawiać z koordynatorem wolontariatu, bo na pewno taki będzie i zachęcamy do działania. Działać. Celino, bardzo dziękuję Ci za dzisiejsze spotkanie, za mnóstwo informacji dotyczących właśnie zaangażowania seniorów w naszym mieście i możliwości podjęcia przez nich wolontariatu. Na pewno tutaj osoby, które nas słuchają, oglądają, sporo z tego wyniosą i być może zaangażują się w różne działania i przedsięwzięcia. A my już spotykamy się w kolejnym webinarium, już w kolejnym miesiącu. A dziś naszym i Państwa gościem była Celina Maciejewska, rzecznik do spraw seniorów przy Urzędzie Miasta Łodzi, inicjatorka, propagatorka wielu, wielu przedsięwzięć w mieście z udziałem seniorów i nie tylko. Nie tylko. Dziękuję bardzo. Dziękuję.